19 czerwca Dom Pomocy Społecznej imienia Jana Pawła II w Rudzie stał się miejscem szczególnego wydarzenia – uroczystości odpustowej ku czci świętego brata Alberta. To coroczne święto przyciągnęło mieszkańców, pracowników oraz licznych gości, stając się okazją do wspólnego świętowania i refleksji nad wartościami, które przyświecały życiu i działalności patrona kaplicy w Domu Pomocy Społecznej. Centralnym punktem uroczystości była msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy senior Edward Białogłowski. Jego obecność nadała wydarzeniu szczególnego charakteru. W homilii biskup Białogłowski przypomniał przysłowie, często powtarzane przez kaznodziejów. Słowa pouczają, a przykłady pociągają, podkreślając w ten sposób znaczenie świętego brata Alberta jako wzoru do naśladowania. Posługując się tymi słowami, chciałbym przywołać postać świętego brata Alberta, który w tym domu często jest przywoływany, wszak jest patronem, czyli opiekunem, czyli wzorem, czyli orędownikiem u Pana Boga. A jest to rzeczywiście niezwykła postać. Choć w tym zgrzebnym płaszczu i w tej zgrzebnej sukni wygląda bardzo prosto i niektórzy dość obojętnie przechodzą wobec jego osoby, życia i dzieła. Brat Albert to krakowianin prawie, bo wtedy jeszcze i Gołomia nie należała do Krakowa, ale była podkrakowską miejscowością. A jego rodzina, no kiedyś zamożna, ale wtedy, kiedy urodził się w 1845 roku, brat Albert była już zubożała, a ponadto dwa potężne ciosy otrzymała w postaci przedwczesnej śmierci ojca. Albert miał 6 lat i też niedługo potem zmarła matka. Zaś dzieci zostały na łaskę krewnych i przyjaciół. Mimo tego ci przyjaciele mieli wrażliwe serca, bo wydawać by się mogło, że ten taki ubogi, prosty zakonnik, no co on może wiedzieć o życiu? A on zaczął naukę w Petersburgu, stolicy carskiej. On kontynuował studia w Warszawie, specjalizował się w puławach z rolnictwa i stamtąd wyruszył z przyjaciółmi do powstania styczniowego. Piotr Przybyło, jeden z uczestników uroczystości, od prawie 11 lat mieszkaniec Domu Pomocy Społecznej w Rudzie, podzielił się swoimi emocjami związanymi z modlitwą do świętego brata Alberta. Relikwie świętego, znajdujące się w kaplicy Domu Pomocy Społecznej, są dla niego źródłem głębokiej duchowej inspiracji i pociechy. Człowiek przyjdzie tu do kaplicy i do świętego Alberta się pomodli. Ale tu by wjechał. To jest tak, jakby ze swoim rodzonym bratem. Do swojego rodzonego brata się modlił, jak to się go. To jest nieopisane. I zawsze człowiek z tej kaplicy wychodzi taki pobudzony. Te wszystkie kurde kłopoty zejdą tak jak woda z człowieka. Tak jak te brudy, te grzechy, jak to się zejdą z człowieka. Piotr Przybyło dodał również, że czuje silną więź ze świętym, który jest dla niego przewodnikiem w trudnych chwilach. Bardzo czuję, bo się człowiek prawie z nim utożsamia. A szczególnie jeśli tak powiem wyrywkowo, że świętego Alberta mi przypominają tutaj siostry. Siostry, pani dyrektor, bo z nami z miłością, serdecznością,
Mówi pan o personelu. O personelu. I to jest wspaniałe uczucie, tutaj mieszkać. Agnieszka Drelich, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie, podkreśliła znaczenie postaci świętego brata Alberta dla placówki. Święty brat Albert jest dla nas bardzo ważną postacią. Jest to człowiek, który oddał się całkowicie drugiemu. Bezinteresownie oddał się bliźniemu, oddał się Bogu. I my również chcemy podobnie czynić. I dlatego co roku chcemy uroczyście obchodzić jego święto. Podczas uroczystości biskup senior Edward Białogłowski złożył podziękowania Halinie Krysie, byłej dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie, która przeszła na emeryturę po prawie 50 latach pracy. Halina Krysa pełniła funkcję dyrektora najpierw w Niedźwiadzie, a od 1990 roku w Rudzie. Jej oddanie i wieloletnia służba zostały docenione przez wszystkich zebranych. Przyszedł czas, odchodzę, ale będę tutaj myślami, pomocą, będę radą. No myślę, że nasze drogi, biskup powiedział, spotkały się tu w DPS-ie, ale i tylko przy mieszkańcach, bo kilkanaście razy był biskup tu w naszej kaplicy, w naszym domu. Spotykaliśmy się też z ludźmi, z pielgrzymami, którzy wędrowali do Częstochowy. I chciałam powiedzieć i podziękować mojemu kapelanowi, księdzu Piotrowi, bo pierwsze kroki, jakie przed moim odejściem poczyniliśmy, to pojechaliśmy z mieszkańcami i pracownikami do Częstochowy podziękować Matce Boskiej za tyle lat pracy, za to wszystko dobro, które otrzymałam. Tego dnia do wspólnego świętowania zaproszono także przyjaciół placówki, w tym przedstawicieli domów pomocy społecznej z Podkarpacia oraz władze różnych szczebli. Uroczystość odpustowa w Rudzie stała się nie tylko czasem modlitwy i refleksji, ale także okazją do umocnienia więzi między społecznością DPS-u a wspólnotą lokalną.